Cześć, tutaj Michał, tutaj wiewiór. Gdzie byłeś? Jak cię nie było tydzień temu? Mówi, że nieważne. Ale ja chyba z nim porozmawiam nieco później, bo dziwne rzeczy. Okej, to jest wasz 63. odcinek Hex News. Zaczynamy wiadomością od Fantasy Flight Games. Informują oni, że dodatek Deadly Salvage do Warhammer 40 000 Conquest, a po polsku Podbój, jest już dostępny. Mamy kolejne połączenie na rynku gier planszowych. Tym razem producent drewnianych stołów do gier planszowych z Seattle, Geek Chic, łączy się z wydawnictwem Crash Games. Zamierzają teraz działać pod szyldem Crash of Games. Założyciel tego wydawnictwa, Patrick Nickel, informuje, że w związku z tym będzie ich stać na bardziej formalne wydawanie gier i zrezygnowanie z modelu kickstarterowego. Hasbro ogłasza nową grę taktyczną o tytule Magic the Gathering Arena of the Planeswalkers Shadows over Innistrad. Jest to związane z wydaniem nowego dodatku do karcianej gry Magic the Gathering. Zapowiadają, że ta gra będzie kompatybilna z innymi edycjami Arena of Planeswalkers. No i ten dodatek ma być gotowy na jesień 2016. Dodatek, a zarazem osobna gra The Long Night do gry Dead of Winter, po polsku Martwa Zima, zostanie wydany w wakacje. Jest to trochę dziwne, no ale być może długie noce są właśnie w wakacje. Nie są w wakacje, są w zimie. Więc trochę nie trafili czasowo. Aczkolwiek najprawdopodobniej zostanie on wydany na konwencie Origins. Firma produkująca i projektująca lalki o nazwie American Girl wydała właśnie coś takiego, co się nazywa Pizza Party Set. Jest to taki zestawik, który ma pozwolić bawić się lalkom i ich właścicielkom w imprezę z pizzą. Ten zestaw składa się z miniaturowej zabawkowej pizzy, z miniaturowego opakowania na tą pizzę, z miniaturowych zabawkowych puszek ze słomką, z miniaturowej jakiejś tam książeczki oraz, co najciekawsze, z miniaturowej wersji gry Blokus, w którą też można grać. Jest to dosyć fajna sprawa, że producenci tej linii zabawek sugerują, że na imprezie z pizzą można również grać w planszówki i, jak już podkreślałem, ta gra Blokus jest w pełni grywalna. Na francuskim Cannes Games Festival rozdano nagrodę Golden Ace w trzech różnych kategoriach. Pierwsza z nich to Game of the Year, czyli gra roku. Druga to Expert, a trzecia to Youth. Wszystkie te nazwy odpowiadają tak naprawdę poziomowi zaawansowania, gdzie Game of the Year to jest właśnie ta taka średnio skomplikowana, najbardziej dla ludzi. W kategorii Youth, czyli młodzieżowej, wygrała gra Master Fox, natomiast nominowane były gry Mystery Animal, The Game with a Thousand Names oraz Master Fox, wcześniej wspomniany. W kategorii eksperckiej nominowane były gry Seven Wonders Duel, Time Stories oraz Pandemic Legacy, przy czym tutaj gratulacje wielkie dla Matta Leacocka, ponieważ wygrał Pandemic Legacy, który, przypominam, w tym momencie znajduje się na pierwszym miejscu gier wszechczasów Board Game Geeka. No i w kategorii Game of the Year nominowane były tytuły Mafia de Cuba, Who Pairs Wins i Mysterium, czyli amerykańska wersja tajemniczego domostwa. No i wygrana nie jest raczej zaskoczeniem, ponieważ wygrała gra Mysterium, czyli tajemnicze domostwo. Teraz przechodzimy do Polski, co się dzieje w Polsce. Zaczynamy taką wiadomością, która jak dla mnie i dla całego zespołu, który był w Essen, jest bardzo, bardzo sympatyczna, ponieważ okazuje się, że wydawnictwo Rebel wydaje polską edycję gry Le Bois de Quatsu, czyli wiewióry. Jedyny mankament tej gry jest to, że zmienili nieco ilustracje, przy czym ja uważam, że ilustracje w oryginale były nieco lepsze. Premiera około 9 marca, a obecnie możecie ją zakupić w przedsprzedaży. Games Factory Publishing, jak ogłaszali,
Tak robią, czyli ruszają z wydaniem dodatków do gry Dominion, przy czym wydają od razu 3 na raz. Kampania na Wspieram To rusza 4 marca i będą dostępne dodatki Intrygi, Przystań, czyli Seaside oraz Złoty Wiek, czyli Prosperity. Cały komplet ma kosztować 315 zł, natomiast jeśli ktoś chciałby kupować sztuki pojedyncze, no to cena każdej z nich jest około 110 zł, przy czym są minimalne różnice. Teraz przechodzimy do krakowskiej Galakty, od której mamy naprawdę całkiem sporo różnych wiadomości. Zapowiadają oni marcowe nowości. Po pierwsze Relikt Komnaty Terry, dodatek Talizman Zwiastun, dodatek Talizman Wilkołak, Star Wars Imperium Atakuje Bliźniacze Cienie, taki bardzo duży dodatek do Imperial Assault. Bardzo fajnie, że go spolszczyli. Jedyny mankament tego dodatku, ale to jest taki generalny mankament, jest to, że mamy na okładce Bobę Fetta, przy czym figurki Boby Fetta w środku nie ma, tylko trzeba zakupić dodatkowy zestaw figurkowy i te dodatkowe zestawy figurkowe również będą dostępne. Do tego zapowiadają nowości druku na żądanie. Będziecie mogli zamówić u nich parę dodatków do Władcy Pierścieni Gry Karcianej, Talizman Krainy Odmentów, no i będą również informować o różnych dodatkach do gry Descent 2 edycja Wędrówki w Mroku. Do tego informują, że w pierwszej połowie 2016 roku ukaże się duże rozszerzenie do gry Warhammer 40 000 Podbój z nową frakcją Necroni. To jest jedna z moich ulubionych frakcji, jeśli chodzi o grę komputerową Dark Crusade, więc bardzo się cieszę, że w wersji karcianej również się pojawiają w wersji polskiej. Do tego promują swoją grę, bardzo dobrą grę planszową Andromeda, którą promowali na Essen bardzo sympatyczną figurką obcego oraz informują o turnieju X-Wing Miniatures Game, że są zapisy i żeby o tym pamiętać, także jeśli jesteście zainteresowani, no to wbijajcie na Endor 2016, bo ma być to jedno z większych wydarzeń tej właśnie gry. No i informują o paru rzeczach, które trafiły do sklepów. Po pierwsze, morderczy ratunek do Warhammer 40 000 Podbój, po drugie, królewski pokój do gry o tron, druga edycja gra karciana oraz żeglarze do gry Catan. Ok, a teraz przechodzimy do tego, co się będzie działo w Heksie przez najbliższe 2 tygodnie. W sobotę będziemy mieli Magic the Gathering oraz Super Hero Day, w niedzielę będziemy mieli szkółkę esenową oraz Magic the Gathering, w sobotę za tydzień zawody X-Wing Miniatures Game oraz bardzo duża impreza urodziny Heksa, więc sprawdzajcie naszego Facebooka, będzie wydarzenie i będzie bardzo dużo atrakcji i będzie naprawdę super, więc musicie tutaj być. No i za tydzień w niedzielę będziemy mieli eliminację do Mistrzostw Polski w grze Królestwo w Budowie. To tyle na ten tydzień, dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, trzymajcie się, cześć! A ja sobie z wiewiórem jeszcze muszę pogadać. To będą bardzo poważne rozmowy.